Nie wszyscy jutro będą mogli podzielić się święconką z rodziną i zasiąść do wielkanocnego stołu. Dla części z nich, osób samotnych i ubogich, już dziś zorganizowano świąteczne śniadania. Jedno z nich w jadłodajni imienia świętego brata Alberta. O szczegółach Jakub Bryliński. O, błogosław te jajka! Znak nowego życia. Caritas diecezji warszawsko-praskiej już dziś zorganizowała w swoim ośrodku przy ulicy Lubelskiej wielkanocne śniadanie. Ci ludzie potrzebują takiego spotkania we wspólnocie z innymi ludźmi potrzebującymi, ale także z tymi, którzy im służą tutaj, czyli z pracownikami Caritas. Żurek, jajka, sałatki czy ciasta. Na świątecznym stole Caritas znalazły się wszystkie obowiązkowe potrawy. Jestem zaskoczony tym poczęstunkiem, ponieważ jest bardzo bogaty. Ośrodek udziela pomocy potrzebującym codziennie, rozdając 1000 posiłków. Dzisiejsze śniadanie wielkanocne jest momentem szczególnym. W dalekiej perspektywie całości życia jest dla tych ludzi niesłychanie ważne, bo oni tu odzyskują swoją godność, oni tu odzyskują swoje więzi międzyludzkie, których najczęściej im brakuje. Świąteczny posiłek, nawet najlepszy, zjedzony w samotności, nie będzie smakował dobrze. Zawsze tutaj to wielkanocne śniadanie, to jednak jest dużo. Jestem wśród ludzi, a nie siedzę i patrzę w puste ściany. Dlatego przyjechałem. Wdowiałam i jestem sama. To jest bardzo duża pomoc. Czujemy się tutaj jak w rodzinie. Poza uczuciem jedności, wspólny posiłek ma dodać otuchy i siły. To jest śniadanie nadziei właśnie. To jajko, które święcimy, jest symbolem nadziei, przyszłości. Dlatego, że w końcu, jeżeli ludzie zapominają o innych, to Pan Bóg o nikim nie zapomina. Jutro śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i ubogich odbędzie się również na Ochocie, w gimnazjum nr 14 przy ulicy Barskiej 14.